Wybory prezydenckie nie odbędą się w najbliższą niedzielę, to już pewne. W środę wieczorem Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin wydali oświadczenie, w którym poinformowali, że po 10 maja oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, do których faktycznie nie doszło, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie. Wyrażam satysfakcję bardzo dużą, że to porozumienie zostało osiągnięte. Cieszę się, że ono jest. Ono także przejawiło się w dzisiejszym głosowaniu nad ustawą, gdzie obóz Zjednoczonej Prawicy głosował wspólnie. Mam nadzieję, że wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone jak najszybciej, że wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone w sposób bezpieczny, także i dla nas wszystkich. Zbulwersowany nie tyle decyzją, a sposobem przesunięcia wyborów jest kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Wczoraj dwóch Jarków wieczorem przy herbacie na Nowogrodzkiej. To jest po prostu jak na dzikim zachodzie. No to jest autentycznie dziki zachód. Dwóch szeregowych posłów trzyma, już nie powiem za co, 38-milionowy kraj. Jak oni sobie coś uzgodnią, kiedy naród będzie mógł zabrać głos, bo przecież wybory to jest ten moment, dlatego się mówi, że to święto demokracji, że raz na 4 czy na raz na 5 lat w bezpośredni sposób wypowiada się naród, nie przez swoich przedstawicieli. Wcześniej o przesunięcie terminu wyborów apelowała opozycja. Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka oraz kandydatka na prezydenta z ramienia tej partii Małgorzata Kidawa-Błońska argumentowali, że przeprowadzenie wyborów 10 maja jest niebezpieczne. Jarosław Kaczyński rozmontował nasz kraj, naszą ojczyznę, doprowadził do wielkiego chaosu, tak wielkiego chaosu, w którym sam się pogubił i na szczęście wycofał się z tych wyborów 10 maja. Ale zobaczcie Państwo, co to za kraj, kiedy jeden poseł decyduje, kiedy mają odbyć się wybory. Polacy, a szczególnie Polki, nie wybaczą prezesowi Kaczyńskiemu tego, że chciał zaryzykować życie i zdrowie ich rodzin. Na razie nie wiadomo, kiedy wyznaczony zostanie termin nowych wyborów. Jeżeli faktycznie Sąd Najwyższy uzna ich nieważność i marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie, to będą się one mogły odbyć prawdopodobnie dopiero w lipcu. Mimo że 10 maja nie oddamy głosu, to w weekend i tak będzie obowiązywała cisza wyborcza. Dlaczego? Ponieważ formalnie poza dniem wyborów wszystko odbywa się zgodnie z ordynacją wyborczą.